Dla Was alternatywnego vloga. Niestety, ale źle. Kupiłam kabel, wysunął mi się kabel z kamery, i pomimo tego, że słychać to, co mówię, to jednak jest to bardzo ciężkie do zrozumienia, i dlatego po prostu nagrywam wam taki podcastowy, leciutko odcinek, w którym opowiem wam generalnie to samo, to, co opowiedziałam yy, będąc na plaży, i po prostu podkładam teraz głos, więc dzisiaj będzie dobingowany odcinek. Słuchajcie, ja dziś wyszłam na plażę i nagrywam vloga. Po to, żeby wam się trochę pochwalić, żeby się pochwalić tym, że wyszłam na plażę. I wiem, że to może bardzo dziwnie zabrzmieć, no bo ja mieszkam na Bali. 10 minut od plaży na skuterze, 10 minut, a tutaj chwalę się tym, że wyszłam na plażę. No trochę to dziwne i wcale się nie dziwię, że możecie sobie pomyśleć, co ja za głupoty gadam, ale sprawa wygląda tak. Że jednym z problemów, które mnie dopadły przy e, moich lękach oraz przy mojej depresji jest to, że ciężko mi było bardzo wyjść z domu. I ten miesiąc, w zasadzie taka druga połówka marca, kwietnia, przepraszam, bo to już jest maj. O Jezu, jak ten czas w ogóle minął. Już muszę sprawdzić, otworzyć kalendarz, bo ciężko jest mi w to uwierzyć. Tak, już jest 4 maja, jak nagrywam ten odcinek. Druga końcówka kwietnia i teraz początek maja. To są takie przełomowe momenty dla mnie, kiedy zaczęłam bardziej aktywnie funkcjonować. Tak jak widzieliście, zapisałam się na siłownię, staram się być na siłowni. Jestem trzy razy w tygodniu na siłowni. Staram się być częściej, ale jak jestem tylko trzy razy w tygodniu, to i tak jestem zadowolona. Z siebie, natomiast nadal u mnie na bakier było z wychodzeniem na plażę i z takim spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, tak po prostu bez planu, bo wiecie, ja nie mogę tutaj wychodzić sobie łazić po ulicach, nie mogę sobie tutaj po prostu łazić po parkach, bo chodników nie mamy. Parków nie mamy tutaj w mojej okolicy, także po prostu lipa. Jedynym takim miejscem, gdzie mogę się pobujać tak na spontanie jest plaża. A plaża to jest w ogóle moje safe space, to jest moje happy space, czyli miejsce, w którym jestem po prostu najszczęśliwsza na świecie i w którym no niesamowicie dobrze się odnajduję. I teraz depresja spowodowała ze mną to, że ja mam coś w moim ciele, w mojej głowie, co blokowało mnie przed tym, żeby wyjść yy, na plażę, żeby pojechać na plażę. Wyobraźcie sobie, że ja w przeciągu ostatnich czterech miesięcy byłam raz na plaży i to byłam zaledwie na godzinkę. Natomiast dziś wyszłam drugi raz na plażę i to tak na dłuższy zdecydowanie czas. Na dłuższy, bo zrobiłam słuchajcie, 8 tysięcy kroków. Posiedziałam i połaziłam chyba z 3 godziny. W sensie ja też trochę się zatrzymałam na opalanie. Także to wszystko było takie bardzo, bardzo spokojne. I nie spieszyłam się nigdzie. To nie było tak, że miałam pokonać jak największy dystans, <noise> więc nie chodziłam całe trzy godziny bite, ale spakowałam pinat. Dziś niestety pojechałam bez Zośki, ale to dlatego, że byłoby mi po prostu z nią troszeczkę ciężej. Tak pierwsze koty za płoty, Zośka jest trochę trudniejsza na plaży, i po prostu odbijemy to i w przyszłym tygodniu zabiorę Zośkę na plażę i poświęcę jej trochę więcej czasu. Dałam jej smaczki, jak wróciłam do domu. Wyszłam z nią na dłuższy taki spacer. No ale pinat jest łatwiejsza do ogarnięcia, bo pinat się trzyma mojej, moich nóg, nie odchodzi po prostu nigdzie i no jest tak trochę łatwiej. E, w ogóle dzisiaj pływała w oceanie, słuchajcie, zanurzyła nie dość, że tylko zanurzyła łapki, to normalnie raz ją tak troszeczkę fala przykryła, a ta jak zaczęła pływać, w ogóle się nie zraziła. No taki szczęśliwy piesek, to jest w ogóle taki piesek bezproblemowy taki mi się trafił, no więc dziś jestem z siebie dumna, bo ja wam chyba wspominałam o tym, ja dosyć otwarcie mówię o niektórych rzeczach, więc nie trakt... czasami nie jestem pewna, czy ja wam o czymś mówiłam, czy nie mówiłam, bo ja tak bardzo casualowo o tym wspominam, otóż moja depresja objawiała się i nadal na nią cierpię niestety, ale ja bardzo często miałam takie mroczne myśli, wiecie, Pewnie, czego te myśli dotyczyły, ale to było tak, że codziennie o tym myślałam. I to były takie no, bardzo przytłaczające myśli, takie, że po prostu żyć mi się nie chciało. No i od pewnego czasu udało mi się te myśli opanować. No ale i tak mam takie momenty, że po prostu czuję taką pustkę w sobie. Ta pustka jest chyba taka najgorsza, że czuję taką, taka, taka, że się czuję trochę zagubiona. I. Jestem teraz na etapie takim, że wypełniam sobie życie tymi wszystkimi rzeczami, które wcześniej miałam um, którymi wcześniej się zajmowałam, a którymi, z których teraz zrezygnowałam, bo po prostu nie miałam siły. To nawet nie to, że ja nie wiem, przestałam być aktywna, bo stwierdziłam, któregoś dnia nie chcę być aktywna, tylko po prostu nie miałam siły a potem jak wpadłam w taki krąg, no to ciężko było z tego wyjść i jestem po prostu tak z siebie dumna, że udało mi się nie dość, że zapisać na siłownię, to jeszcze dzisiaj poszłam, przyszłam na plażę i w ogóle jeszcze słuchajcie, dzisiaj przysz, poszłam na plażę w stroju w stu zrobionym przeze mnie. Zrobiłam sobie taki top siateczkowy, zrobiłam górę od bikini i spódniczkę i Ostatnie dni e, mogliście zobaczyć na moich vlogach, że moja energia była zupełnie inna. Ja generalnie miałam strasznie dużo szczęśliwych momentów, ale te szczęśliwe momenty nadal niestety są podszyte takimi trudnymi momentami. Natomiast ja po prostu muszę działać. E, to jest trudne, żeby. Pracować nad sobą w momencie, kiedy nie macie siły, nie macie motywacji i wszystko wydaje wam się być bez sensu, ale widać efekty. Ja na przykład widzę totalnie takie ogromne efekty tego, że z dnia na dzień jest mi troszeczkę łatwiej i widzę, że Mam większą motywację do tego, żeby działać, żeby robić. Im więcej coś robię, tym większą mam motywację do tego, że coś robię. Dlatego właśnie dziś taka jestem dumna, że mogłam nagrać odcinek vlogowy z nad morza. Z nad Oceanu indyjskiego. W ogóle to też jest taki śmieszny, taki kozi róg, jakby taki ślepy punkt, powiedzmy, że wiem, że moje vlogi byłyby ciekawsze, gdybym robiła więcej rzeczy i wychodziła częściej z domu, ale nie jestem w stanie z tego zrobić i przez to, że nie jestem w stanie tego zrobić, albo raczej nie byłam w stanie robić większości rzeczy to czułam się z tym jeszcze gorzej, a jak czułam się gorzej, to było mi jeszcze ciężej zrobić niektóre rzeczy, więc po prostu byłam w takim kółku i no całe szczęście jakieś dwa tygodnie temu udało mi się przerwać ten cykl taki straszny, więc teraz nareszcie po prostu wiecie, mi się udaje i cieszę się, że ja mogę się z wami tym dzielić. Tak jak wam mówiłam, motywacja jest bardzo duża, natomiast tak mnie w ogóle zastanawia, ostatnio poruszyłam na moim odcinku kanał hejterów, powiedziałam, że dorobiłam się hejterów, no i w sumie zawsze tak jest, że ktoś tam was będzie krytykował. Ja akurat nazwałam ich hejterami, bo krytyka krytyką, ale mówienie na przykład, yy, zamiast nie wiem, nie podobasz mi się, to, jesteś, yy, to, to źle wyglądasz, albo że nie wiem, że jesteś tłusta, jesteś ulana i tak dalej, to yy. Jedyny cel, jaki ma przynieść według mnie, to jest po prostu dowalenie komuś i sprawienie komuś przykrości. Więc jeżeli w czyichś komentarzach nie jest celem dowiedzenia się prawdy, jak na przykład teraz jest afera z diozem i ludzie się dopytują, są nazywani hejterami, bo zadają pytania no to tutaj czegoś nie rozumiem, bo wiem, że dużo osób zostało zablokowanych przez to, że zadawali pytania, chcieli dociec prawdy. Jeżeli ktoś wyzywa, to moim zdaniem jest haterem, ale jeżeli zadaje pytania, no to, no to nie, to to jest inna sprawa. No i jakby wiadomo, że zawsze znajdzie się ktoś, kto mnie tam krytykuje, tak jak ja wam mówiłam, całe szczęście ja najczęściej jestem krytykowana za rzeczy, które mnie nie bolą. Ale zdarza się tak, że no wiecie, ja na przykład robię bardzo duży progres yy, i wkładam w to ogrom pracy i na przykład ktoś mi napisze swoją własną diagnozę na mój temat i mi pisze, że ja mam bipolar. I wiecie, to jest strasznie frustrujące, ale nie dlatego, że jest coś yy, nie wiem złego w tym, że ktoś choruje na bipolar. Jeżeli jest diagnoza, to wiadomo, za co się zabrać i nad, co, nad czym trzeba pracować. Ja jestem bardzo otwarta w kwestiach takiego zdrowia psychicznego, więc jakąkolwiek bym nie miała diagnozę, to nie czułabym się, nie wiem, pokrzywdzona przez to, nie czułabym się gorsza, nie czułabym się stygmatyzowana. Więc mm, samo to, że ktoś mi na przykład pisał, bo dosyć dużo osób się do mnie odezwało i napisało mi, że masz bipolar. I wiecie, jak mnie to zabolało, ale właśnie. Raz, dlatego, że bawią się ludzie w diagnozowanie, e, pomimo tego, że ja mówię otwarcie, że jestem, e, że mam terapeutkę, z którą pracuję. Moja terapeutka jest specjalistką. Poznała mnie w przeciwieństwie do ludzi, którzy widzą jakiś wycinek mojego życia. I to nie jest tak, że niektórzy, bo kilka osób mi napisało, że cierpią na bipolar i widzą jakieś tam wspólne rzeczy. Takie, co oni przeżywali, może bym się powinna tym zainteresować. No dobra, to jest jakby jedna rzecz. Ale są ludzie, którzy mi piszą po prostu wprost: masz to i to, i lecz się na to i na to. I tak sobie myślę, kurde, strasznie to jest przykre, bo pokazuję wam, ile wkładam pracy w to, jak wychodzę z tego mojego stanu dokumentuję jakby to i ja sama widzę jak trudne to jest cholernie i jak to, że ja zwlekam się codziennie z łóżka, to, że zmuszam się do aktywności fizycznej, po której czuję się lepiej, ale samo zaczęcie tej aktywności jest bardzo ciężkie i ja codziennie po prostu przełamuję takie moje strasznie smutne stany. Wkładam w to pracę, widzę progres i nagle słyszę, że tak naprawdę to to, że ja się czuję lepiej, to jest jakiś stan mani. Kurczę, ja nigdy nie miałam stanu mani. Ja po prostu no, czuję się lepiej. I to nie jest tak, że ja czuję się wyleczona, bo ja się nie czuję jeszcze wyleczona, niestety. No, chciałabym już być w 100% wyleczona, ale znalazłam taki sposób, że po prostu yy, tej energii u mnie jest zdecydowanie więcej, i tej energii pozytywnej też jest więcej. I też jeszcze, wiecie, weźcie pod uwagę to, że jak ja nagrywam dla Was, to ja nie nagrywam Wam momentów, na przykład, w których jest mi źle sama ze sobą zawsze. Czasami nagram, ale też nie zawsze mam ochotę to pokazywać, bo sama wiem, że takie nakręcanie, że takie. Nie chcę smęcić Wam po prostu. I też y, sama staram się znaleźć taką równowagę pomiędzy tym, że y, pokazuję Wam moją drogę w depresji, a. Chcę was też nakręcić i zmotywować. Więc ja nie pokazuję wam wszystkich takich momentów. Na przykład teraz od czterech dni mam straszne problemy ze snem, ale to okropne. I mam zawalone trzy noce ostatnie. mam po prostu tak zawalone, nie mogę spać do piątej, szóstej rano. Później wstaję o 11. Dzisiaj się zmusiłam w ogóle do tego, żeby wstać o 8.30. To, że wam w ogóle powiem, że. O trochę innych rzeczach nawijałam, jak wstałam, jak, jak, jak nagrywałam na plaży, ale nie potrafię po prostu tego samego przekazać, bo teraz mi troszeczkę inne myśli przyszły do głowy, jak siedzę sobie tak na spokojnie. No w każdym razie muszę wam powiedzieć tak. Stanówcie się czasami, co napiszecie, bo może nawet te komentarze z waszymi diagnozami wynikały z jakiejś dobrej woli. Okej. Okay. Ale zobaczcie sobie, jaką krzywdę możecie komuś zrobić, gdzie no ja naprawdę bardzo dużą pracę wkładam w to, żeby wyjść z tej depresji, i jak zaczynam się lepiej czuć, zaczynam widzieć progres, to słyszę, że mam manię i że zaraz mi to przejdzie. Strasznie to jest demotywujące, dlatego że pomimo tego, że ja w to nie wierzę, bo ja mam diagnozę, ja wiem, co ze mną jest, to jest taka. Lampka, która mi się zapala w głowie, która mi mówi: A co jeżeli? A co jeżeli cała ta praca jest na marne? A co jeżeli? I zaczynam rozkminkę. Boże święty, dlatego ja teraz ostatnio muszę się Wam szczerze przyznać, że trochę mniej sprawdzam komentarze. To znaczy, nie sprawdzam ich codziennie, ale po prostu jak czuję, że lepiej się czuję, że jak mam więcej energii, to sprawdzam komentarze, bo po prostu nie chcę w momencie jakimś takim trudniejszym trochę dla mnie. A takie momenty mam w zasadzie codziennie, ale jest ich mniej i są słabsze, więc oh, to chociaż tyle dobrze, że ta linia, o której Wam często opowiadam, to się trochę wypłaszcza nie chcę, żeby po prostu dopadły mnie takie złe, ciemne, mroczne rozkminki w momencie, kiedy akurat no, gorzej się trochę czuję. Także tutaj chciałam zaadresować, że już tam pomijając mnie, bo ja jakby się wystawiam na um, waszą ocenę wrzucając te filmy, aczkolwiek i tak z, niektorą, z niektórymi komentarzami się nie zgadzam, w ogóle też mnie to zastanawia, kurczę, siedzę sobie na bali, nikomu nie robię krzywdy, Nagrywam sobie, a to jak zmieniam sobie włosy, a to jak wyjdę gdzieś z psami, a to jak sobie gotuję. I dostaję takie komentarze, że potem jakieś 50 osób do mnie pisze wiadomości na Instagramie, żeby, się, żeby sprawdzić, czy wszystko jest u mnie w porządku, bo widzieli te hamskie komentarze i czy wszystko jest okej. Okay. I tak się zastanawiam, dlaczego. Po co? I tak ja wiem doskonale sobie zdaję sprawę, że skoro jestem twórcą internetowym, no to muszę się liczyć z tym, że ludzie mogą pisać swoją ocenę mojej osoby, mogą, mogą pisać krytykę, absolutnie się z tym zgadzam. Ale po co po prostu za wszelką cenę chcieć komuś dowalić? Ja w ogóle mam też takie przemyślenia, że od kiedy. Ja wiem, że to tak głupio brzmi, jak się wszystko całą winę zrzuca na freak fighty, ale serio mam takie wrażenie, że kultura wypowiedzi przed free fight'ami była o wiele, wiele lepsza. I ja kiedyś jak czasami zaglądałam, ja nie oglądałam nigdy freak fight'ów, bo jakby nie jara mnie oglądanie, jak ludzie się biją, ale czasami byłam ciekawa niektórych face-to faceów. Teraz staram się ich nie oglądać, żeby nie wspierać e, tego całego przedsięwzięcia. Natomiast jak oglądałam właśnie jakieś face to face, to widziałam, jakie komentarze leciały, i to były je yeah, <coughs> kogoś tam. A przeciwnicy e, tego komentarza pisali, że nie, nie, je yeah, <coughs> w drugą stronę. I potem się pojawiało J, i pierwsza litera. Y czyjegoś nika, Jaka, jak, jak w ogóle, jak my doszliśmy do takich czasów, ja wiem, że trochę brzmi jak boomer, ale mogę sobie ponarzekać czasami na rzeczywistość, jak my doszliśmy do czasów, że w normalnej jakby rozmowie pisze się takie rzeczy i to jest jakby przestrzeń taka publiczna, to jest teraz w taki sposób ludzie się wypowiadają, komentują, w sensie Moi znajomi się tak nie wypowiadają. W moich jakby kręgu znajomych, jak spotykam się z ludźmi, to się tak nie wypowiadają, to dlaczego internet musi być aż tak wulgarny, bo to o wulgarność chodzi. Już jakby nie zgadzam się z kimś skrytykować. Dobra, spoko, normalna sprawa, trzeba się z tym mierzyć jak najbardziej. No ale właśnie. Ta kultura wypowiedzi powinna być moim zdaniem lepsza. Nie wiem, może warto się zastanowić nad tym, żeby od czasu do czasu ugryźć się w język. Całe szczęście nie dostaję aż takich komentarzy, bo to po prostu już bloki by leciały. E a też staram się nie blokować e zbyt często osób żadnych na YouTube. Nie blokowałam już od naprawdę długiego czasu. Ostatnio zablokowałam kilka osób na Instagramie. Ale przed blokiem wysłałam wiadomość prywatną, bo myślałam, że może dam e, tym osobom do myślenia. Napisałam, że nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ja jestem prawdziwą osobą, że nie jestem jakimś botem czy coś takiego. E, no i na koniec napisałam, że mam nadzieję, że moja wiadomość da ci trochę do myślenia, po czym e, dostałam odpowiedź, że nie, nie dała mi nic do myślenia. Myślałam sobie, aha, no dobra, to syzyfowa praca, w takim razie nie ma sensu po prostu za to się zabierać. Natomiast po prostu tak. Takie przemyślenia mnie dopadły. Wiecie, że dlaczego w taki sposób mamy się do siebie odzywać? Dobre jest to, że im dłużej jestem w terapii, tym moje samo, moja samoocena jest coraz mocniejsza i tym ja się coraz mocniej uodparniam na takie rzeczy. Także słuchajcie, hejtujcie póki możecie, bo już niedługo takie komentarze nie będą w stanie mnie aż tak mocno dopaść. Yy, no, także mój podcastowy odcinek to jest yy, chyba już zakończony, i możemy teraz przejść do momentu, aż podłączyłam już dobrze mikrofon do dobrego wtyku. Miałam <laughs> po prostu wpadka totalna z tym dzisiejszym odcinkiem, ale mam nadzieję, że i tak takie moje luźne przemyślenia Was zaciekawiły, kochani. Dzięki wielkie za porozumiałość góry. <laughs> O nie, właśnie się skapnęłam, że nagrałam cały odcinek bez yy, mikrofonu, że wypadł mi mikrofon. Słuchajcie, a opowiadałam po prostu tyle rzeczy ciekawych, i nie wiem, czy to zdabinguje, czy tego nie zdabinguje. Kurde, co tu się wydarzyło?